Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Gole strzelane niczym w rozgrywkach ekstraklasy. Podania, których nie powstydziliby się zawodnicy Ligi Mistrzów. Piłkarskie emocje na iście wysokim poziomie gościły przez dwa weekendy w Sieprawiu w ramach sieprawskiego Pucharu Halowego. Formuła rozgrywek dwudniowa, zarówno w przypadku kategorii rocznika 2010, jak i dzisiaj 2011, pozwalała tym chłopcom rywalizować przez dwa pełne dni, czyli oni nie odpadali z turnieju, tylko grali na niedzielnych zmaganiach na drugi dzień, w zależności od tego, które miejsce zajęli w sobotę w swojej grupie, to adekwatnie do tego miejsca zajętego byli przydzieleni do kolejnej grupy w niedzielę. W turnieju dla rocznika 2010, który odbył się w weekend 13 i 14 lutego, najlepsza była szkółka piłkarska Pcimianka Pcim. Na drugim miejscu uplasowała się Akademia Piłkarska Hutnik Kraków, natomiast na trzecim drużyna Orlików Myślenice. Dwa tygodnie po tym wydarzeniu nadszedł czas na zawodników z rocznika 2011, którzy równie mocno co ich starsi koledzy dawali z siebie wszystko, aby w ich rękach zabłysnął złoty puchar turnieju. Tego typu wydarzenia to mobilizacja dla młodych adeptów piłki nożnej. Mobilizacja, ale nie tylko. Najważniejsze dla nas tutaj to jest przede wszystkim, że w tych, no nazwijmy to, nienormalnych czasach jesteśmy w stanie zorganizować taki turniej z korzyścią dla dzieciaków. Wiadomo, emocje, uśmiechy na twarzach, to jest coś, co się dla nas liczy najbardziej, natomiast chłopcy, wiadomo, patrzą na wynik, to jest dla nich najistotniejsze, a my patrzymy na to, żeby oni byli zadowoleni, żeby stąd się prawie wyjechali z uśmiechami na buziach. Jak w każdym sporcie, tak i w popularnej nodze ogromne znaczenie ma wsparcie bliskich i trenerów. Tego typu wsparcia nie zabrakło także podczas sieprawskiego Pucharu Halowego, szczególnie wtedy, kiedy emocje sięgały zenitu. A skoro mowa o emocjach, to nie zabrakło ich oczywiście podczas meczu dwóch drużyn, które w turniejowej klasyfikacji uzyskały ex aequo najwyższą liczbę punktów, a mianowicie Orkana Szczyrzyc i Dalinu Myślenice. Spotkanie zakończyło się remisem, a zwycięzca turnieju został wyłoniony na podstawie liczby strzelonych podczas sieprawskiego turnieju halowego goli. I tak oto, pierwsze miejsce na podium przewagą jednego gola wywalczyli zawodnicy Daliny Myślenice. Drugie miejsce w turnieju zajął Orkan Szczyrzyc, natomiast na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy Raby Dobczyce. We are the champions! Jak było dzisiaj w Sieprawiu? Dobrze, super, bardzo dobrze! Trenujemy bardzo, bardzo mocno, ale tak jak mówię, najważniejsze jest dla tych chłopaków dobra zabawa, no i żeby ich to cieszyło. Jak ich cieszy gra, no to sam wynik sportowy przyjdzie. Widzieliśmy, że się bardzo, bardzo cieszyli, a jak Pana zdaniem w ogóle ten turniej się sprawdził? Organizacja na bardzo wysokim poziomie, rodzice również się dopisali postawą, dopingiem. Co jest najważniejsze na tym etapie rozwoju takiego młodego sportowca? Na pewno tak, żeby ich cieszyła ta gra, dobra zabawa. I przyjaźń. Poznawali również innych rówieśników, bo to jest bardzo fajne. Miejsca na podium to nagroda za ciężką pracę, ale podczas tego typu turniejów zwycięzcami mogą czuć się wszyscy. Przede wszystkim jest to taki powiew normalności, zarówno w domach, jak i przede wszystkim wśród tych młodych chłopców. Pokazujemy im, jak w sposób fair play rywalizować i myślę, że będzie to dla nich z wielką korzyścią. Mówi się, że sport kształtuje charaktery i utrwala nawyki. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że w gminie Siepraw pomimo pandemii sportu ani chętnych, żeby go uprawiać, nie brakuje. W gminie Siepraw działają cztery kluby sportowe, to są stowarzyszenia. Największym klubem z dużymi tradycjami jest LKS Karpaty Siepraw, ale również dużo młodzieży i dzieci ćwiczy w klubie Jordan Sum Zakliczyn. Mamy też rodzinny klub tenisowy Rakietę oraz Sieprawski Klub Narciarstwa Alpejskiego. Ja podziwiam tych młodych zawodników. Myślę, że mają znakomite już umiejętności jak na swój wiek i wolę walki, bo to jest najważniejsze. Coraz więcej młodych ludzi w takich szkółkach czy klubach piłkarskich uprawia sport i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie w tych czasach, gdzie coraz więcej dzieci, młodzieży spędza czas przy komputerach i potrzeba, żeby coraz więcej młodych ludzi ćwiczyło. Organizatorem sieprawskiego turnieju halowego była gmina Siepraw oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. Współorganizatorem była szkółka piłkarska Karpaty Siepraw oraz Ludowy Klub Sportowy Karpaty Siepraw.